Mamy broń? Właśnie wybrzmiał hejnał 761 jarmarku świętego Dominika, więc możemy go uznać za otwarty. Wiwat! Wiwat!
Dziękujemy serdecznie kompozytorowi Pawle. Pokaż się na chwileczkę, jeżeli jeszcze jesteś raz z nami, ale zdaje się, że nie, bo jest. Oto kompozytor i autor całej swojej pięknej i zachowanej osoby, Paweł Kulisz. Chyba, niech żyje Paweł! A na szczycie ratusza na pewno nas słyszy Monika Kazimierczak, nasza karilonistka. Prosimy o brawa! Artyści poprowadzą Państwa wkrótce, ale to jeszcze nie koniec naszej ceremonii, w kilka rejonów Gdańska. Część artystów, bo będziemy mieli dwóch takich prowadzących, jeden to będzie Neptun na Szczudłach, a drugi oczywiście Merkury, tutaj, którego mamy przy wejściu do dworu artysta przepięknie upostaciowanego. Nasz jest w pełni ubrany. Ale mogą sobie Państwo wyobrazić, patrząc na tego, jak to może w rzeczywistości wyglądać. W każdym razie oni wyruszą, poprowadzą Państwa w rozliczne miejsca jarmarku, będą się dzisiaj pojawiali. Zapraszamy serdecznie właśnie w okolice Szafarni, ale też zapraszamy na dzisiejszą wielką atrakcję. Już pewnie nie ma biletów, ale będzie można się zapisać. Ci, którzy przyjechali do Gdańska na tydzień, na dwa tygodnie, będą mogli zobaczyć nowo otwierane właśnie w dniu dzisiejszym Muzeum Bursztynu w przepięknych wnętrzach wielkiego młyna. Także zapraszamy serdecznie, zobaczą Państwo, gdzie to jest, a potem można starać się tam wejść, a to, co się dzieje w środku, w tym muzeum, są tam rzeczy niesłychane. Sprzed dziesiątków milionów lat inkluzje, czyli na przykład jaszczurka, ona się jakoś tak specjalnie nazywa, o czym już powiedzą Wam o tym w muzeum, ale mająca kilkadziesiąt milionów lat, zamarła w ruchu, gdzieś uchwyciła ją kropla bursztynu spływająca z tych drzew bursztynowych, które rosły tutaj w dolinie rzeki, która płynęła od Skandynawii w dół i tu gdzieś wyrzucała te drzewa w okolicach Gdańska, gdzieś od Półwyspu Sambijskiego, aż tutaj po okolice Gdańska i teraz my możemy ten bursztyn pozyskiwać z głębin ziemi. A więc to zobaczymy, a teraz, no, myślę, że to byłoby tak tytułem informacji. I tak jak już mówiłem, mamy w Polsce tylko trzy karylony i wszystkie trzy znajdują się w Gdańsku. Ten, który słyszymy, to karylon na wieży ratusza głównego miasta, tak jak mówiłem, drugi zaraz obok muzeum, nowego muzeum bursztynu, czyli w kościele świętej Katarzyny i trzeci ruchomy. I my teraz usłyszymy po raz kolejny, tym razem w innej kompozycji naszych artystów. Będzie to kolejna prezentacja Tubicina Torres Gedanenses oraz Moniki Kazimierczak wraz z Pawłem Kuliszem. Zapraszamy muzyków, bo powinni teraz ustawić swoje pulpity i będziemy słuchali kolejnej części naszego koncertu. W trakcie przygotowań do naszej drugiej części koncertu pozwolą Państwo, że odczytam tych, dzięki którym może odbywać się ten olbrzymi jarmark. I dziękujemy serdecznie sponsorowi